To są w ogóle krewetki, czy co to jest dokładnie? Bo ja nie jestem w stanie określić, co to w ogóle jest za zwierzę. Dobra, mamy naszego tutaj, kurde, przyjaciela małego, którym będziemy podążali przez resztę poziomu, a przynajmniej przez 90% tego poziomu, bym bardziej powiedział. Obawiam się, że tam u góry był ukryty klejnot, którego pominąłem, znając moje szczęście. Skrzynek już wszystkich raczej mieć nie będziemy, to już jest bardziej niż pewne. Myślę, że się tutaj wszyscy wspólnie zgodzimy. Aha. No teraz to już kompletnie dałem dupy. Chociaż może teraz się uda nam nadrobić te wszystkie skrzynki, ale zobaczymy. No nie, teraz się już tym bardziej nie uda. Więc dlatego trzymajmy fason i jedźmy po prostu dalej z koksem. Ja sobie te skrzynki już zbiorę poza anteną w takim razie. I to jest ta ścieżka z niebieskim klejnotem, więc tutaj się dostaniemy, bo być może tam będziemy mieli coś poukrywane. A znając jakby grę i twórców w zasadzie, a twórcy lubią sobie robić takie jaja z nas, to podejrzewam, że tak po prostu będzie. Okej. Na razie mamy tak, na razie mamy tak. Teraz możemy się cofnąć. I tyle. Nic więcej tu chyba nie mieliśmy do zebrania. O, i tam coś może być. O, i widzicie, ukryty klejnot jest. Elegancko. To to mamy przynajmniej z bańki już. Teraz wystarczy tylko uzbierać te 80% owoców bumpa, żeby mieć chociaż te pierwsze 3 klejnociki. Bo o skrzynki to ja się nie modlę, dlatego iż nie dostaniemy tego klejnocika, ponieważ tam ominęliśmy skrzyneczki. No ale nie powtarzaj się już, Michał, bo ty jesteś, kurwa, nie wiem, zacięty jak płyta. A sam mówisz, że inni są zacięci, więc nie rób tego samego, hipokryto. I elegancko, dobra. 88 na 234. To jeszcze oczywiście nie jest runda bonusowa, ponieważ runda bonusowa będzie dopiero za jakiś czas. Więc tam będziemy mogli się wykazać i spróbować zebrać jak najwięcej owoców bumpa, żeby mieć już chociaż to z głowy. I przy okazji kolejne skinki odblokować. Myślę, że tak jeszcze za jedną sesję uda nam się już kompletnie wszystko z tej gierki odblokować, w sensie wszystkie skiny. Co mnie oczywiście bardzo cieszy. Bo to oznacza, że ta gierka nie ma jakby za dużo tych skinów, więc nic, tylko można się cieszyć. A teraz zobaczmy, jak będzie wyglądało to coś, co na nas tu będzie czekać. 40 skrzynek, mamy tam 92, więc no ponad stówka już będzie. Szybka matematyka tak zwana, moi drodzy. Dobra, jakoś stoimy sobie tutaj. Dobra, udało się. O Jezus Maria. Ale mi serce, kurde, do gardła wskoczyło. Dobra, 99 skrzynek teraz do końca mamy. To więc... Wow, 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 wow. To było trochę creepy, nie powiem, że nie. Jak, kurde, mój dobry znajomy S-Line Creepy. Okej, tyk, tyk.
Kurde, wydawało mi się, że teraz gwiazdy można było normalnie spin atakiem pocisnąć. Co tu się dzieje? Czemu tak się odpierdziela teraz? Nie podoba mi się to wcale, a wcale. Dobra, 166 na 234. Teraz trzeba będzie to gówno ominąć. O kurde, ty, tam coś jest. O kurde, ty, ja bym zapomniał o tamtej skrzynce. Nie jest dobrze, moi drodzy, nie jest dobrze. Jest tragicznie, bym powiedział, kurde. Mój skill w tej gierce się tak pogorszył, że to jest przegięcie pały, nie? A to wszystko przez to, że dawno w tę grę nie grałem. Trzeba będzie to teraz nadrobić i to naprawdę serio. Trzeba się na poważnie zabrać za tego Crasha, bo za dużo sobie odpoczywałem, za dużo sobie pozwalałem na nie wiadomo co i mamy efekt jaki mamy, kurde. Kurde, myślałem, że tam to życie zdobędę. Ale lipa. Utrzymajmy chociaż ten status trzech śmierci. Spróbujmy przynajmniej. To naprawdę, kurde, lipa w ciul będzie, jeżeli się mi nie uda. No, to już, teraz to już jest, kurde, po ptakach. To będę mógł sobie co jedynie, kurde, na spokojnie zbierać te wszystkie skrzynki. I zrobić sobie na spokojnie ten status trzech śmierci. Kolejny poziom, do którego muszę kuźwa wracać. Ja pierdolę. Co za shit. Wiecie, co jest fajne dosyć? Że w tym poziomie nie musimy już robić tego reliktu idealnego na maksa, w sensie wiecie, o co mi chodzi. Tego, gdzie trzeba było ani razu w ogóle nie ginąć. Że to byłoby masakra, jak ja bym musiał to drugi raz tutaj robić. Już dawno bym się z tą gierką poddał i bym nie robił, kurwa, tutaj nic. No zaraz pewnie będzie ten za 80, no już mamy nawet, elegancko, to tam mamy jeden ukryty, w zasadzie to są wszystkie jakie możemy mieć klejnoty, bo za skrzynki nie będziemy mieli, ani nie będziemy mieli za ten, za utrzymanie trzech śmierci, no bo wiadomo, że się nie udało. No, 219 na 234, no to patrzcie, ile nam skrzynek zabrakło. No to mamy 4 klejnoty zebrane z 6 dostępnych tutaj, kosmiczny pirat, elegancko. To trzeba będzie jeszcze w takim razie chyba sklepać dupę entropiemu na odwrót. I wtedy będziemy mieli koniec tego wymiaru. I myślę, że to będzie na tyle na dzisiaj. Taki mały zapas sobie zrobimy tego Crasha 4.
91%, 179 na 228. No to brakuje nam już teraz 1, 2, 3, 4, 5 skórek, a tutaj brakuje nam 4. No to lecimy w takim razie z kosmiczną dziurą na odwrót. Jedziemy z koksem. Nie, to tamto, zobaczymy jak nam tutaj teraz pójdzie bosik. Popierdzielamy, tutaj teraz mamy owoce Wampa? O kurde, ale fajna odmiana. Tam mieliśmy te jagody Bampa, tutaj mamy owoce Wampa. Nieźle. Pyk, 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 pyk. Elegancko. Pyk, pyk i pyk. Mamy wszystko zebrane. Zajebiście. No i dobra, jesteśmy kurde już na konfrontacji z tymi cymbałami. Entropii, entropia, kurde. Znaczy ja na nią lubię mówić entropia, bo ona ma po prostu entropii K, czyli kobieta. No ale no wiecie o co chodzi. Dobra, no to tutaj na razie widzę, że wszystko wygląda tak samo. Zero zmian. Okej. I elegancko, jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być. Kurde! Ale dostałem w pysk. Pyk. Zium. Myk, myk, myk. No i dostał w cymbał. Kurde! Jezus Maria, zapominam zawsze, że on potem ten ustawia tak te swoje kule. Jądra ciemności. O, utracono połączenie z Wi-Fi. Ciekawe dlaczego. A, bo Crasha odpaliłem. He, to nieźle. No i padli. Elegancko. To po bossie, to niezły boss to był, kurde. Dostanę tego skina w takim razie? Czy nie dostanę? Bo ja tu pokonałem ich, halo, proszę mi tutaj skina pokazać. Oczywiście, że dostanę. Proszę bardzo. Pokonaj entropiego na odwrót. No to teraz muszę końcowego bossa pokonać. Widzę podwójnie. Godzina szczytu i toksyczne tunele. No to już mamy tutaj powiedzmy świat zrobiony. W sensie wymiar zrobiony, więc teraz nam pozostaje wymiar gastro. I zamek Cortexa i będziemy mieli wszystko. 92%, no to kurwa zajebiście. A patrząc na to, że każdy poziom nam daje teraz 1%, to jest tak, 93, 94, 95. Tutaj mamy tylko 3 poziomy. I tutaj już będziemy mieli 96, 97, 98, 99 i 100 za bossa będziemy mieli, plus jeszcze oczywiście relikty. No to będziemy mieli kurde 106% jak nic, przynajmniej się postaramy, żeby wpadło to 106%.
żeby nie było. Dobra, to by było na tyle. Ja będę z wami się już żegnał. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że też się cieszycie z powrotu Crasha. Dajcie znać łapką w górę, subskrypcją, jeżeli jesteście nowi, po więcej. Jeżeli wam się oczywiście sesja spodobała, że w sposób ciekawy, informatywny ją prowadzę. Zachęcam do wbicia na moje socjale, linki są pozostawione w opisie. Czyli grupa na Facebooka, Discord i Instagram, ponieważ tam daję informacje o wszystkim, co tutaj publikuję. No i widzimy się w kolejnych odcinkach z Crasha Bandicoot 4. Najwyższy czas je tylko trzymać się, cześć. I do następnego razu, elo. Lecimy dalej z koksem, proszę państwa. I wesołych świąt przy okazji. Bo warto złożyć już zawczas. Dobra, jo.